Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z serii Silent Hill 4 The Room. Zapraszam na kolejne przygody Henry'ego i Eileen. Jesteśmy w pokoju. Płakanie słyszymy, ale to mało ważne. Wchodzimy znowu do tej dziury. Nie jesteśmy tutaj na rozdrożu, idziemy dalej. Musimy się dostać do tej celi, tam gdzie są ten czarny proch jest. Tam ten miecz leży, który będzie nam potrzebny po prostu, nie? Więc powoli wchodzimy. O, i znowu ten się szwenda, dobra. I strzela do nas. A, ładnie. Łaka. Padł przynajmniej, teraz nie będzie nas wkurzał. Ale pewnie jak wyjdziemy, znowu będzie żył. Nie wiem dlaczego. Może się dowiemy potem. Szukamy tego pokoju. No to tu jest ten. Są te słoiki. Mamy miecz. No, mówiłem, że znowu przybiegnie. Schodzimy na dół. To o tym grubasie chyba mówione było. Jest i duch. Trzeba będzie się jakoś pozbyć go. A, ostry przeciwnik z jego.
Jak padnie, będziemy musieli go przybić do podłogi. Jeśli padnie, oczywiście. A, kulka z niego. Jest dalej, bijemy go, bijemy. Padł. Użyjmy tego miecza. A, i teraz już nie wstanie. I mamy klucz. To wchodzimy, zobaczymy, co tutaj jest. O, ale tych dwugłowych map tutaj stoi. Ja! Zaraz pozadeptywać tyle. Kolejna się podniosła. Chyba wszystkie. Te w miarę nam sprawnie poszło z nimi. Musimy teraz wrócić po Eileen. A gdzieś tam w którymś tym pokoju stał. Chyba na drugim piętrze siedzi. W pokoju z krwawym łóżkiem i z dziurą, nie? No mówię, gdybym nie musiał jej niańczyć, to już bym pewnie tą planszę przeszedł. Przeszedłbym do następnego, a tak muszę się jeszcze po nią wracać. No, ale coś za coś, tak jest przyjęte przez twórców gry, no i nic tutaj nie poradzimy. I ten łazi, kurde, ten. Niech on sobie pójdzie stąd. Dobra.
Jesteśmy na tym piętrze odpowiednim. Eileen tam jest. To nie to. Następne chyba. Nie. Jeszcze jedno. Nie, to jeszcze chyba jedno dalej. O, chyba tutaj to będzie. Eileen, chodź. Idziemy, kobito, stąd. Słychać jej tu pytanie. Tu na gościu, na tego gościa w płaszczu musimy uważać, żeby nam krzywdy przypadkiem nie zrobił. Się szlaja za nami po prostu. Ani go ubić, ani co. Mucha lata. Dobrze, że tutaj te podest jest tak kręcony wokół tej całej wieży, bo inaczej nie dałoby rady wejść. Aha. Jestem dzięcioł. Jeden ten mucha, ta kurde latająca, komar bzyczy. Idziemy dalej. Dobra, jesteśmy przy drzwiach. Idziemy dalej. No i tu znowu wyrosło, no. No to idziemy dalej. Kolejne na naszej drodze przeszkadzajka. Bite to to. Jeszcze kolejnych pięć. Ten duch sobie leży, niech sobie leży.
Dobra, jest cały czas za nami Tallinn. Chodź, chodź. Doszliśmy do kolejnych drzwi i już jesteśmy na niedaleko wyjścia. Jeszcze nie. Jeszcze kawałeczek i będziemy już mogli stąd ten świat opuścić. Dobra, już doszła. Tu te trupy tych małp dwugłowych leżą. Tam ich jest 8 chyba. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ale tam chyba gdzieś podwójne leżą, tam nie wiem. 6 albo 8 ich było, nie? No i mamy kolejne drzwi. Kolejna droga kręta. I znowu schodzimy coraz niżej i niżej i niżej. Ostatnim chyba tym światem to będzie świat tych apartamentów, w których tam byłem. To było wszystko na czerwono. Tak, bo mi się śpieszy, kobieto. This is just horrible. Bo to jest horror, kobieto. Schodzimy, schodzimy i końca nie widać. A, jest i koniec, dobra. Są drzwi. Teraz zaraz przekroczymy, jak tylko Eileen do nas dojdzie.